Cześć, tutaj Mika z Dla Komiksy. Zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony serii komiksów Torgal. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tomie 8 Alinoe, tomie 9 Łucznicy, przejrzymy newsy oraz będziecie mieć możliwość obejrzenia wywiadu, który przeprowadziłem z Arturem Szymałą z studia Dark Rabbit na temat gry fabularnej Torgal. Zapraszam do oglądania! Jak już mówimy o komiksach Torgal, to trzeba pierw je odpakować. Dostałem je z opóźnieniem, po pierwsze wynikającym z tego, że Ashet najwyraźniej zapało zadyszkę w związku z tak wielką popularnością tej serii komiksów, że aż, mówiąc wprost, nie wydała z tym. No ale cóż, drugi powód to mój urlop, którego właśnie wróciłem i nagrywam od razu film. Komiks na mnie już czekały, powiem od razu, że kolejne tomy, czyli 10 i 11, już też otrzymałem, więc mniej więcej za tydzień pojawi się kolejny materiał. Nie przedłużając, zapraszam na unboxing tom 8 i 9. Kartonowe pudełko, ściśle spakowane, to znak, że coś dostałem od Ashet. Sądząc po rozmiarze, to jest Torgal, bo o tym jest ten film. Jestem niespodzianką żadną, hahaha. Jest typowy unboxing. Zobaczmy, jak ten Torgal wygląda w środku. Już. Jest folia ładnie, cudownie, są grafiki. I tu mamy kolejne tomy. O, dobrze zapakowane, patrzcie. Mam nadzieję, że nie jest nic niszczone. O, tym razem mam folię. Nie będzie informacji o numerze do recenzji. Ciekawostka, czyli mam tak samo jak wy, drodzy widzowie. Się z tego niezmiernie cieszę, przynajmniej jednego znaczku mniej. Okej, zobaczmy. Już bliżej, na boku było. Obicie minimalne oczywiście. Piękna grafika. Czy coś nowego pojawiło? O, nie było tego. Jest to tomów bez zmian. Tom 9. Powinien zacząć od 8, ale zaczniemy od 9. Tak na przekór wszystkim i wszystkiemu. Kleka oczywiście taka, tu nie ma żadnych niespodzianek, to właśnie nie ma tego znaczka, nie ma naklejki, jej. No to oczywiście grafika rządzi. Rosiński sobie podobał sceny w nocy i to ewidentnie widać. Łucznicy to jest komiks, z którego sobie żartowałem w poprzednim filmie. I zobaczymy, co tu jest. No, sceny w ciemności, tu Rosiński naprawdę lubował się w tym. Niezapomniany tom, świetny, te świetne sceny nocne, bardzo czytelne. Znowu Torgal w kłopotach, jak to mówi Kamil Siałkowski, nikt nie chce dać mu spokoju, a z Marią Lengren ciągle podają o tym, jak go ktoś wkręca w jakieś przygody. No i tak jest, parę dodatków i tyle o Łucznikach. Przejdźmy do Alinoe. Mamy przygodę małego Jolana, ale pierw na grafikę spójrzmy. No właśnie, to fajnie dobrane, bo to jest powiązane z tomem, o którym będziemy rozmawiać, tomem numer 8 Alinoe. Pamiętam, ile to było czerni. Jest jej tytułowy Jolan, bawi się, piękna grafika na plaży, te ostatnie wydarzenia tutaj trafili. Są oczywiście sceny w ciemnościach. A, kojarzę już. Tak. Piękne. Rysunki są niesamowite. Jest chłopiec, postać. Jest i piesek. Stworzenie, o którym dowiecie się więcej. Te nadnaturalne rzeczy. Idealnie pasuje to do grafiki tej, którą dostaliśmy. Więcej spoilować, jeśli ktoś nie czytał jeszcze, więc pominę. I mamy też jeszcze parę innych rzeczy. Jest Alinoe, też jeszcze jest Maw, Mów i kalendarium. To jest tom 8 Alinoe, tom 9 Łucznicy, grafiki dołączone, poszczególnych tomów. I tyle z unboxingu tej dostawy. 8 tom Torgala, Alinoe, jest to bardzo ciekawa kompozycja.
To jest pierwszy przypadek, kiedy Jean Van Hamme i Grzegorz Osiński stworzyli coś na podobieństwo horroru. Tak, mam tu na myśli horrory, które królowały w latach 80. i o których jest mowa w dodatkach. Tu mi się przypomina coś takiego jak na przykład Martwe Zło, gdzie jest odosobnione miejsce, w tym przypadku wyspa, na której zamieszkał Torgal z żoną i synem. I nagle Arisia i Jolan zostają sami, a Jolan znajduje pewną tajemniczą bransoletę. Wydarzenia tu nabierają szybkiego tempa i coraz bardziej obie postacie są zaszczute przez ten klimat, który doprowadza do pewnego momencie do grozy, do cały czas trwającego zagrożenia i to nawet śmiertelnego zagrożenia. Finał jest naprawdę niesamowity i czyta się to naprawdę wartko. Jest to jeden z lepszych tomów, a przy okazji świetna zabawa Grzegorza Osińskiego z nami w ciemności, który na tym etapie uwielbia i cały czas stosuje, plus świetne nałożone kolory, to jest coś, czego nie zapomina się na długo. Świetny klimat, świetne rysunki, jeden z najlepszych tomów, który kocha się długo. Mamy też Łuczników, tom 9, jeden z bardziej, mocniej, lepiej ocenianych w ogóle tomów. I nie dziwię się, bo jeśli myślimy o Łucznikach, mi na myśl przychodzą na przykład historie z Robin Hoodem. Klasyczne przygody, klasyczne filmy przygodowe z lat 80. Robin Hood, przygoda, ten klimat czuję tu od razu. Ten wapter się udziela tutaj przez to, że mamy tu niesamowite zawody, niezwykle wartką akcję, nowe postacie, które są praktycznie z krwi i kości. W tym tomie debiutuje Kris de Valnor, jedna z antagonistek, która będzie przewijała się jeszcze długo. Mamy też dwie dodatkowe postacie, które też jeszcze będą długo obecne w tej serii. Wszystko to jest powite w opowieść, która zapewnia nam wiele ciekawych scen, zarówno dramatycznych, jak i rozrywkowych i pełnych wzruszeń. Naprawdę dużo tu się dzieje. To kolejny fajny pomysł na historię o bohaterze w zupełnie innym ujęciu fabularnym, innym typie rozrywki. Oczywiście Rosiński rysuje znakomicie. Jest mniej scen w ciemności, ale piękne krajobrazy, liczne sceny z wieloma postaciami po prostu oszałamiają. Tom, który po raz kolejny posiada wartką akcję, tym razem w temacie przygodowym, oraz świetnie zaplanowane plansze z wieloma postaciami i w wielu fajnych lokalizacjach. Łucznicy, jeden z czołowych tomów całej serii Torgal. A co się dzieje w newsach? Od momentu publikacji poprzedniego filmu pojawi się oczywiście kolejny odcinek podcastu o Torgalu. Zadebiutował drugi tom Torgal Sagi o tyle Wendigo, który możecie przeczytać, a materiał pojawi się również na kanale w przyszłości. Oraz, co ważniejsze, 21 maja ruszyła kampania kickstarterowa mająca na celu ufundowanie gry karcianej Torgal. W momencie, jak nagrywam ten film, ta gra została już ufundowana, odblokowano kilka stretch goli. Każdy z nas otrzyma egzemplarz tej karcianki. To świetna wiadomość, ponieważ widać, że uniwersum Torgala cały czas żyje i rozwija się prężnie. Jak już mówimy o uniwersum Torgala, to czas na rozmowę z Arturem Szymałą z Dark Rabbit. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Witam wszystkich serdecznie. Jest z nami Artur Szymała, szef firmy Dark Rabbit, która zajmuje się przygotowaniem gry fabularnej Torgal. Witam cię, Arturze. Witam serdecznie. Cześć, hej. Szukając informacji na twój temat w internecie, dotarłem do bardzo dużej ilości stron internetowych i zaczynając od tego, że byłeś gościem na różnych eventach, jak też jesteś właścicielem różnych firm z różnych branż. I czy mógłbyś tak bardziej naświetlić naszym widzom, czym się zajmujesz? Jasne. No to tak. Jakieś ponad 20 lat temu założyłem sklep hobbystyczny Gnom, który do dzisiaj mam przyjemność prowadzić w Bielsku Białej. No już mamy te 23 lata, jeżeli dobrze pamiętam, za sobą. Sklep koncentruje się teraz bardziej może na wysyłkach i na sklepie internetowym, ale wiadomo, działamy stacjonarnie przy ulicy Szkolnej 15, mamy dużą wypożyczalnię, gigantyczny wybór produktów, bo tam chyba ponad 10 tysięcy produktów w ofercie już posiadamy. No i to właściwie, żeby tam nie zanudzać jakoś specjalnie naszych widzów, to są główne informacje o sklepie. Następnie
ponad 3 lata, no niecałe 3 lata temu, założyliśmy wydawnictwo Dark Rabbit, które powstało w oparciu o całkiem udany projekt, który miałem przyjemność zrealizować, czyli wydanie gry fabularnej Midgard. To jest gra o cyberwikingach, którą mieliśmy przyjemność zaprezentować polskim graczom i fanom na platformie Wspieram To. I dzięki tej platformie zebraliśmy wtedy rekordową zbiórkę na polską grę fabularną. Idąc na zasadzie ciosu i koła zamachowego, postanowiliśmy zewrzeć szyki. Udało mi się znaleźć fajnych partnerów biznesowych i dzięki temu założyliśmy nasze wydawnictwo, które specjalizuje się na chwilę obecną w tworzeniu własnych gier fabularnych. Wydaliśmy też Herosów, którzy mają motywy właśnie mocno komiksowe. A teraz pracujemy i jesteśmy już na prawie niszu gry fabularnej bazującej na no, jednym z najciekawszych i najbardziej znanych polskich komiksów, czyli na Torgalu. Właśnie, dlaczego Torgal? Dlaczego wybór padł akurat na tę markę? Myślę, że też tak. Ja zawsze się śmieję z tego, że wybór był bardzo prosty, dlatego że nasza pierwsza gra, czyli Midgard, to jest gra o cyberwikingach. Tak? Mhm. Druga gra to są Herosi versus Horrory, które jest komiksem. Więc tak jakby krok dalej idąc, musieliśmy wziąć wikingów i komiks. To wiesz, to już było bardzo proste. Ale tak na poważnie mówiąc, to tak naprawdę podczas rozmowy z moim przyszłym wspólnikiem, który Kamilem Nowakiem, który opowiadał właśnie o tym, że zdobył licencję na Torgala grę karcianą, wpadłem na pomysł tego, żeby zrobić grę fabularną. I tak naprawdę dzięki temu też udało nam się połączyć siły. Kamil bardzo mi tutaj pomógł i wsparł nas w pozyskaniu właśnie licencji. Przeprowadził, powiedział co, jak i dlaczego. No i dzięki temu mamy też właśnie licencję na Torgala. I to był ten moment taki kluczowy, w którym spotkaliśmy się, gdzieś tam zabłysnęła lampka i stwierdziłem, kurczę, no przecież to jest idealny temat. Nie dość tego, że uwielbiam komiksy, nie dość tego, że na Torgalu się wychowałem i mam do niego no, gigantyczny szacunek, respekt, jestem w ogóle fanboyem, no to mamy dokładnie to, co potrzebujemy mieć, czyli głęboką znajomość tematu. Wcześniej wydaliśmy Midgard, czyli właśnie świat wikingów, tylko przełożonych na przyszłość. Tutaj ten świat u Rosińskiego i Van Ham, który opowiada o Atlantach, też jest, prawda, takim tym tak zwanym weird fantasy, czyli niby wikingowie, niby nasza rzeczywistość, ale jednak mocno zmieniona przez całą technologię, kosmos, rasę, może nie obcą, tylko bardziej zaawansowaną. Więc mieliśmy naprawdę solidne podstawy do tego, żeby się w to wdrożyć. No a nasz drugi projekt był stricte komiksowy, tak? Bo Herosi versus Horrory to jest absolutny ukłon w stronę komiksów, zarówno Marvela, czy jakiegoś DC. Trzy kociarzy, którzy walczą z Cthulhu, znaczy z potworami Ala Cthulhu, bo to drugi ukłon to jest w stronę z kolei mitologii Cthulhu i całego tego świata. Więc tak jakby wiesz, stwierdziliśmy, że jeżeli daliśmy radę z pierwszym tematem i z drugim tematem, no to jesteśmy dobrze przygotowani do trzeciego tematu, czyli do Torgala. Jeśli jesteś wielkim fanem Torgala, to pytanie dla ciebie pewnie trudne, ale który z tomów, która z historii jest dla ciebie tą najlepszą? Ja zawsze mam z tym problem, bo mam takie chyba trzy komiksy, które dla mnie są absolutnie the best of the best. I, no to być trzy. Tak, to pierwszy to jest Czarna Galera. Absolutnie uwielbiam historię i hrabiego i pojedynek końcowy i to, jakie on ma tam podejście, no to jest rewelacja dla mnie. Na pewno Władca Zimy, którego pamiętam, że dostałem za młodu, to czytałem chyba 3-4 razy, żeby w ogóle zajarzyć, o co nam do końca chodzi. Wiadomo, tam te podróże to nie jest jakiś może idealnie złożona i może nie zgadza się to idealnie teraz z moją wiedzą o podróżach w czasie i tam jakichś kontynuach, ale i tak historia jest rewelacyjna, cudowna, uwielbiam ją, to jest mój na pewno top 2.
I trzeci, no to jest oczywiście komiks, z którym ginie Tial. I zresztą tak jakby też jeden z hołdów to jest właśnie to, że wybraliśmy na okładkę specjalną wydania limitowanego na GameFoundzie właśnie okładkę z Torgalem, który trzyma Tiala na rękach. Także myślę, że to są moje top 3 wybory. Przejdźmy do samej gry. Tutaj dla osób, które może nie znają się, czym są gry fabularne, czym ma być finalny produkt, który otrzymają klienci, otrzymają użytkownicy? Co to będzie? Tak, znaczy, jeżeli chodzi o Torgala, bardzo dużo spędziliśmy czasu na samym początku, kiedy zabieraliśmy się za jego podwaliny mechaniczne, bo mechanika sama w sobie to jest nasz unikalny system, który troszeczkę jest podobny do Dungeon Dragon, tak? Mamy kości 20-ścienne, mamy jakieś zarządzanie zasobami, jest troszeczkę bardziej taktyczny, mamy własną naszą mechanikę, która jest bardzo prosta, ale daje dużo decyzji podczas rozgrywki. I podczas naszych do kluczowej konkluzji, która tak jakby ukierunkowała nas mocno z Torgalem, że gra bazująca na tak znanym komiksie będzie docierała pewnie w większości, albo nie wiem, w jakiejś tam proporcji porównywalnej do ludzi, którzy nigdy nie mieli gry fabularnej w rękach, czyli do fanów komiksu. To moje pytanie. I mając takie nastawienie, i tak jakby mając z tyłu głowy cały czas, że to nie jest gra tworzona tylko dla wyjadaczy, czyli dla osób z fandomu RPG-owego, postanowiliśmy stworzyć ją dosyć przystępną i jest to na pewno najprostsza iteracja naszej mechaniki i najprostsza gra, jaką stworzyliśmy. Właśnie po to, żeby było łatwo z nią zacząć się bawić i żeby gracze, którzy dopiero wchodzą do tego świata, mogli do niego wejść w miarę płynnie i łatwo. Drugim krokiem to oczywiście filmiki u jakichś znanych youtuberów, czyli tutaj tym razem wybraliśmy Baniaka, czyli chyba najbardziej znanego obecnie youtubera, który pokazał, jak wygląda taka przykładowa sesja. Na pewno w trakcie premiery, którą mamy zaplanowaną na sierpień, na koniec sierpnia podejrzewam, będziemy też planować jakieś pokazowe sesje, będziemy mieli nagrania właśnie jak tworzyć postacie, jak rozwiązywać jakieś trudniejsze tematy w grze i tym podobne rzeczy na pewno na naszym kanale na YouTube będą się pojawiać właśnie po to, żeby początkujący gracze mogli łatwo wejść do gry i no, nie czuć się onieśmieleni dużą książką. Ile stron będzie miał ten przewodnik po grze? Tak, książka, którą wydajemy, będzie miała około 256 stron, najprawdopodobniej troszeczkę więcej, dzięki temu, że na GameFoundzie się odblokowały dodatkowe progi. Zobaczymy, jak to wyjdzie w składzie, bo on cały czas, ten skład się tam gdzieś z nim walczymy, ale myślę, że pomiędzy 256 a 280 stron ten podręcznik będzie zawierał. No i co najważniejsze, on będzie pełną książką. Czyli to nie będzie tak, że to będzie pierwszy podręcznik tam gracza, drugi mistrza gry, trzeci tam jakiś bestiariuszek w Dungeon Dragon, tylko to już będzie podręcznik kompletny, czyli będzie zarówno opis świata, który jest gigantyczny i który został napisany przez Łukasza Orbitowskiego, którego serdecznie pozdrawiam, bo odwalił kawał fantastycznej roboty. I to będzie bardzo, bardzo duża część gry. Tutaj z kolei z taką ciekawostką jest to, że też planując całą grę stwierdziliśmy, że utrzymamy mniej więcej proporcje opisu świata, że 2/3 opisu świata to będą znane lokacje i znane jakieś miejsca, kraje, plus ewentualnie jakieś wydarzenia opisane dokładniej, bardziej szczegółowo, także gracze będą mogli, nie wiem, odwiedzić z nami Brzeg Zaird, zobaczyć jakieś fiordy, tak. Będzie to poszerzało opis ten, który jest w komiksach i to będzie zawierało 2/3 właśnie tego opisu i w trakcie pisania 1/3 poświęciliśmy na całkowicie nowe lokalizacje, które też zostały zatwierdzone przez
cały team Lombard, prawników i osoby związane z pisarzem i z rysownikiem, czyli z twórcami komiksu. Także już teraz możemy się pochwalić, że nasza gra będzie oficjalnie w kanonie i będzie poszerzała cały ten lore i cały ten świat o konkretne rzeczy. Tak. Niesamowita informacja. Właśnie to pytanie mi się rodziło w głowie. Właśnie co na to Grzegorz Rosiński i Jean Van Ham? Ale widzę, że zgodę macie, rozumiem, przeklepaną, tak? Jest... Tak, to jest jeden z tych elementów, które już mamy za nami. To wszystko już jest klepnięte, zaakceptowane, jest przetłumaczone na język angielski, także jesteśmy już po tym etapie całkowicie, więc no, to jest coś dużego. A szata graficzna? Bo jeśli mówisz o rozszerzeniu lore, więc pojawią się nowe rzeczy, więc kto będzie kontynuował dzieło Grzegorza Rosińskiego? Kto będzie robił nowe rysunki, nowe lokacje? To znaczy, tutaj pewnie będziemy się wspierać naszymi jakimiś lokalnymi artystami, z którymi mamy współpracę. Natomiast wyciągając wnioski z różnych kampanii i z tego, jak fani podchodzą do materiału źródłowego, nie tylko przy adaptacji Torgala, ale wszystkich jakichś znanych gier, komiksów i tym podobnych rzeczy, wiemy, że 99% naszej książki to będą grafiki z komiksów, tak? To są rzeczy, które ludzie lubią, kochają. Ten podręcznik ma być wypełniony po brzegi Grzegorzem Rosińskim, a niekoniecznie jakimiś osobami, które będą rysowały w jego stylu, czy będą dodawały coś od siebie. Okay, rozumiem. Gdzie można było kupić ten podręcznik? Znaczy, było można, ale tak naprawdę można cały czas zakupić, do czego oczywiście będziemy zachęcać. Cały czas kampania na platformie GameFound, która jest takim inną formą Kickstartera, troszeczkę bardziej dla nas przyjazną, i ponieważ ona wywodzi się z Polski i jest nadzorowana właśnie przez Polaków, to zdecydowaliśmy się właśnie na GameFound i na GameFoundzie nadal można nas wesprzeć. Dzięki czemu można zakupić pełną, limitowaną wersję podręcznika Torgal, dlatego że Torgal, który pojawi się w tak zwanej retailu, czyli tej sprzedaży już późniejszej, która będzie w sklepach, będzie troszeczkę chudszy, tak? Czyli te rzeczy, które się odblokowały na GameFoundzie i ten podręcznik troszeczkę spuchł, to one są dostępne tylko teraz na GameFoundzie i tylko tam można kupić tą taką pełną, wypasioną wersję. Później w retailu będzie już troszeczkę mniejsze. Oczywiście ta gra będzie dalej całkowicie grywalna, ale będzie troszeczkę mniejsza. Oczywiście pod tym filmem znajduje się link do strony z GameFoundem, gdzie możecie kupić, o czym mówi właśnie teraz Artur, na lepszą, na bardziej wypasioną wersję porucznika do gry fabularnej Torgal. Do czego serdecznie ja zachęcam. Mówisz o tym, że to jest sierpień, tak? 2024, ostateczne oddanie. Tak, znaczy ostateczne to ja zawsze nauczony już różnymi wydarzeniami, nie wiem, błędami drukarni, tak, problemami z La Lombard, z tłumaczeniem, z jakimiś akceptami, to ja ogólnie bardzo nie chciałbym mówić ostateczna, stuprocentowa, tak? Nastawiamy się i mamy wrażenie, że będziemy mogli wysłać wydrukowaną wersję końcem sierpnia. I tak jakby tego się trzymamy, na to jesteśmy nastawieni, walczymy codziennie z tekstami, dopisujemy rzeczy, wymieniamy się mailami, rozkminiamy skład i tak dalej, i tak dalej. Planujemy to wszystko. Więc rzeczywiście przed nami jest jeszcze dosyć sporo pracy, ale tak, no myślę, że koniec sierpnia to jest realny termin. Z tego, co widziałem w internecie, byłeś gościem na ostatniej MFC w Łodzi. Czy w najbliższym czasie, w tym roku, w okolicach wydania podręcznika do gry fabularnej Torgal, planujesz obecność na innych festiwalach, eventach?
Tak. Będzie można nas, przy okazji mnie, na pewno znaleźć na Pyrkonie. Tam będziemy mieli na pewno naszą bardzo dużą premierę naszej nowej gry planszowej Jom's Viking, czyli gry, która jest osadzona też w świecie Midgardu, czyli też opowiada o wikingach, co prawda cybernetycznych, ale zawsze coś, jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszamy, więc będziemy pokazywać nasze wersje demonstracyjne, będziemy mieli na pewno już startery Torgala. Serdecznie zapraszam, można zbić piąteczkę, zobaczyć nasze gry, kupić herosów, dostać autograf, no wiadomo, Pyrkon to jest duża impreza, także serdecznie zapraszam, będziemy mieli nasze własne stoisko. Następne wydarzenie, na którym będziemy, to na pewno Spodek, czyli planszówki w Spodku. Mhm. Tam będziemy mieli też na pewno bardzo duże wydarzenie i tam już będziemy też na pewno z Torgalem, także wszystko powinno się idealnie spiąć, bo to jest końcówka września, czyli już nawet jeżeli byśmy załapali jakieś drobne później, tam na pewno już będziemy mieli nasze stoisko z książkami i będzie można po prostu to śmiało tam zakupić i tą zwykłą już pewnie wersję, ale wiadomo, ale będzie już dostępna od ręki. No i na pewno będziemy na ostatniej imprezie w tym roku, to będzie planszówki pod Szyndzielnią, którą mamy przyjemność organizować razem z Urzędem Miasta Bielska-Białej. Zeszła edycja to było ponad 3,5 tysiąca uczestników i to była pierwsza edycja, także uzyskaliśmy bardzo, bardzo ładną frekwencję i bardzo ładny wynik. Halę pod Dębowcem udało nam się całkiem nieźle zapełnić w Bielsku. No i teraz mamy kontynuację tej imprezy i tam na pewno też będziemy mieli zarówno Torgala, nasze stoisko, no to wiadomo, to jest już taka związana z naszym wydawnictwem i z Bielskiem duża impreza, także będziemy tam też pewnie wiedli prym, tak. A środowisko czysto komiksowe? Planujecie uderzyć na jakieś festiwale komiksowe? Bo jednak Torgal to jest komiks, przynajmniej źródło inspiracji. Czy uderzacie na jakieś eventy komiksowe? Znaczy, będziemy o tym myśleć na pewno dopiero w momencie, w którym rzeczywiście będziemy już mieli Torgala. Bardzo możliwe, że MFK, no zobaczymy, nie pamiętam jak w tym roku wypada, w jakim terminie jest MFK. Kojarzysz może? Wrzesień ktoś kojarzy, nie pamiętam dokładnej daty. No właśnie, to prawda jest taka, że no zobaczymy, no może będziemy tam mieli jakieś wywiady, czy tam będę pełnił rolę jakiegoś gościa, tak? Natomiast czy będziemy ze stoiskiem, zobaczymy. Bardzo możliwe, że będziemy tam ze stoiskiem, jeżeli chodzi o naszą komiksiarnię, bo też mam przyjemność prowadzić bielską komiksiarnię i tam będziemy powolutku wydawać komiksy, więc bardzo możliwe, że jakoś to skombujemy ze sobą i pojawimy się na tym, że z własnymi komiksami i z własną grą Torgala. My. Zobaczymy. Byłoby fajnie. Udać się do źródeł. Co jest twoim ulubionym elementem gry fabularnej Torgal? Wiem, że rodzice niechętnie odpowiadają na pytanie, co jest twoim, które dziecko jest twoje ukochane, najlepsze, ale czy jesteś dumny szczególnie z jakiegoś elementu gry fabularnej? Myślę, że jeżeli chodzi o Torgala, to na chwilę obecną mam wrażenie, że przynajmniej jeżeli chodzi o to, co było częścią mojej pracy, bo jeżeli chodzi o osoby inne, to jestem no, niesamowicie dumny z całego mojego składu, zarówno osób, które korygują, poprawiają nam tekst, czy zajmują się redakcją, czy piszą rzeczy, czy tworzą jakieś dodatkowy content. Natomiast jeżeli chodzi o moją pracę, no to ja na pewno jestem najbardziej zadowolony z tego, że stworzyłem system, który jest realnie prostym systemem, który można stworzyć postać gracza w 10-15 minut, usiąść do gry, dobrze się bawić, mieć mechanikę, która daje taktyczne wybory, a rozgrywka jest na tyle ciekawa i rozwój postaci oraz tego, że mamy swoją społeczność, wioskę, tak samo jak Torgal, będziemy wracać do naszej rodzimej społeczności, daje niesamowicie dużo wyborów, tak? Czyli zarówno będziemy się bawić w rozwój naszej karty postaci, tego, że nasz bohater będzie, nie wiem, coraz lepszy w strzelaniu z łuku albo coraz bardziej charyzmatyczny, czy tam będzie lepiej kontrolował moc Atlantów, ale też będziemy się właśnie bawić troszeczkę w zarządzanie naszą osadą, będziemy
wyrabiać jakieś kontakty, będziemy budować rzeczy, no i będziemy mieli kontakt zarówno z stroną bogów, którzy mogą troszeczkę Atlantom i naszym bohaterom zazdrościć, jak i ze społecznością Atlantów, którzy no, w większości przypadków są wrodzy tak naszym Atlantom i będą raczej wchodzić z nimi w konflikty. Także myślę, że jest to, z tego, czego jestem najbardziej dumny, jest to rozgrywka na wiele, wiele sesji i osoby, które będą chciały zacząć, mają prosty start, który daje w późniejszym etapie dużo, dużo możliwości pobawienia się z różnych klocków i ułożenia fantastycznych historii. Czy jako twórca gier fabularnych jesteś w stanie wskazać inną grę fabularną, która wpłynęła na ciebie, na twój szacunek do tych gier, do twojego umiłowania tych gier? Zresztą tak, ja ponieważ już jestem troszkę starszym graczem, to wychowałem się, jak właściwie całe moje pokolenie, na trzech grach w Polsce, czyli na Warhammerze, Zewie, Cyberpunku, dobra, czterech, i Kryształach Czasu. Ja się wychowałem na tych czterech systemach i myślę, że realnie to są rzeczy, które miały chyba największy wpływ. I realnie, jakbym mógł powiedzieć, to pierwszy RPG to właśnie powstało w głowie, czyli co byśmy zrobili, gdybyśmy mieli fantazy w SF-ie, czyli Warhammera w cyberpunku, tak? W skrócie. Tylko, że w świecie wikingów. Więc myślę, że te systemy, które grałem, one rzeczywiście odcisnęły na mnie największe piętno, tak bym to określił. I gdzieś tam z tyłu, prawda, cały czas mam duży do nich sentyment. Natomiast w pewnym momencie poczułem, że mam potrzebę zrobienia czegoś własnego i w tym momencie już przestałem w nie grać, bo jest takie powiedzenie w branży IT, że można albo grać w gry, albo je tworzyć. Niestety nie ma czasu na obie rzeczy. To jest prawda. To się zgodzę. Tak samo z RP, to jest moja działka, więc tak samo, jak mówisz, lekarzu, lecz się sam. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Tobie serdecznie za rozmowę. Jeszcze raz przypomnę o tym, że link do możliwości zakupu jest umieszczony pod tym filmem i mam nadzieję, że w literaturze spotkamy się jeszcze kiedyś w realu. Jasne, zapraszam. No i za niedługo może jakieś dodatkowe news będziemy mieli o komiksach, może coś jeszcze spotkamy się, także zobaczymy. O, intrygująco, okej. Jestem ciekaw, a to już wkrótce. Dziękuję i do zobaczenia. Dzięki. A wy co myślicie o 8. i 9. tomie z serii Torgal? Koniecznie napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza opinia o tych tomach. A przy okazji jeszcze, czy spaliście grę fabularną i czy spaliście karciankę? Podzielmy się tymi informacjami między sobą. A już wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia. Na razie.